Kiedy odchodziłem z mojej poprzedniej firmy z Komarku, która jest największą organicznie zbudowaną firmą informatyczną w tej części Europy założoną przez jednego z najlepszych polskich naukowców, profesora Janusza Filipiaka, także również można powiedzieć firmę z naukowymi korzeniami. Zastanawiałem się co robić, no i chciałem robić coś ciekawego w Krakowie, z inteligentnymi ludźmi, sensowne ekonomicznie i przydatne dla ludzkości. I jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy, która w największym stopniu spełniała te wszystkie kryteria, no to było założenie firmy Drug Discovery. Więc no to taka jest geneza, a ponieważ miałem dosyć dużo zaufania do samego siebie, że mi to wyjdzie, więc nie bałem się akurat tego wyzwania.